Ponad 220 młodych piłkarzy wzięło udział w mikołajkowym turnieju zorganizowanym przez Akademię Piłkarską Champions Końskie. Gwoździem programu był pokaz freestyle futbolu w wykonaniu mistrza Europy i świata Pawła Skóry. Pokaz Pawła Skóry zachwycił dzieci uczestniczące w turnieju, ale i ich rodziców oraz przybyłych w sobotę do hali sportowej przy ulicy Stoińskiego w Końskich widzów. Najważniejszym punktem dnia była jednak zabawa w piłkę nożną. W sobotę wyniki nie były najważniejsze, nie prowadzono też klasyfikacji. Z okazji mikołajek każdy młody piłkarz mógł po prostu pobawić się ze swoimi rówieśnikami w futbol. A do Końskich na mikołajkowy turniej przyjechało wiele drużyn. Oprócz gospodarzy były to Akademie Piłkarskie z Fałkowa, Stąporkowa, Piotrkowa Trybunalskiego oraz Łowicza. W turnieju zagrał też zespół Futbol Akademii z Kielc, a także nasz Neptun Końskie. Łącznie przeszło 220 zawodników. Każdy z nich otrzymał świąteczną paczkę wypełnioną słodyczami. Impreza objęta była honorowym patronatem burmistrza miasta i gminy Końskie. Zawody otworzył burmistrz Krzysztof Obratański, a zamknął jego zastępca Krzysztof Jasiński.